Cześć, tu Olo67. Witam Was o dość późnej godzinie, gdyż dzisiaj będzie mroczny film na moim kanale. Sami zobaczycie, ale najpierw intro. Byłem młodym studentem. Mój dom spłonął w katastrofie po wybuchu butli z gazem. Osoby mieszkające nade mną prawdopodobnie położyły butle w pobliżu pieca i doszło do najgorszego. Nie byłem nigdy zamożny. Żyłem, można by rzec, średnio. Postanowiłem jednak wziąć dom na kredyt, na mieszkanie w jednej z warszawskich dzielnic. Podjeżdżając pod nowe strzeżone osiedle, zastałem właściciela mieszkań, które się tam znajdowały. Już sam właściciel wydawał się być bardzo dziwny. Mówił specyficznym tonem, a jego ubrania były postrzępione i brudne. Zaprowadził mnie do drzwi i przedstawił nowe mieszkanie. Śmierdziało niemiłosiernie, ale jakoś się przyzwyczaiłem, gdy właściciel sobie poszedł. Nastał wieczór i wyrzucając śmieci, zaczepił mnie mężczyzna i przedstawił się jako Radosław. Powiedział, że mieszka nade mną i powiedział mi historię o numerze mojego mieszkania. W latach 80. doszło tam do dwóch zabójstw, a sprawca zniknął tak po prostu, przechodząc przez ścianę. Nie chciałem w to wierzyć. Twierdziłem, że to jakiś psychopata i ma nierówno pod sufitem. Zignorowałem to i wróciłem do domu, kładąc się spać. W nocy słyszałem dziwne dźwięki. Nie mogłem zasnąć i przewracałem się z boku na bok. Na górze, czyli tam, gdzie mieszka w podeszłym wieku sąsiad dziś przeze mnie spotkany, słyszałem krzyki dzieci. Gdy na następny dzień się z nimi widziałem, spytałem go, o co chodzi. Odpowiedział, że nie wie. I nie było go tej nocy w domu. Wtedy ciarki przeszły po moim ciele. Skoro nie on, to co to było? Zagubiony w myślach, siedząc na moim łóżku, nagle się zapadłem. Spadłem jakby w otchłań i trafiłem do Backrooms. Koszmar ze snów, ten, o którym oglądałem tyle materiałów na YouTubie, właśnie się dzieje. Zostałem zamknięty w biurowych zapleczach. Wszystko jest identyczne. Te brudne żółte ściany i śmierdzący dywan rozłożony po całej powierzchni zaplecz. Był to poziom zero, samouczkowy. Pokonując go, nie spotkałem żadnych bytów i odpłodniony napiłem się trochę wody migdałowej. Pojawiłem się na poziomie pierwszym. Był to ogromny magazyn z betonowymi ścianami i mgłą na ziemi. Niestety moja przygoda nie trwała długo. Wsiadłem do windy, czyli tak zwanego bytu 81, i jadąc nią zemdlałem z odwodnienia. Pojawiłem się, no właśnie, sam nie wiem gdzie. Był to jakiś daleki, zaawansowany poziom i szybko zostałem zaatakowany przez znajdujące się tam byty. Wiedziałem, że to koniec, gdy nagle obudziły mnie krzyki ewakuowanych ludzi z kamienicy, w której mieszkam. Butla z gazem wybuchła i budynek płonął. Byłem w szoku. Może to wszystko to był tylko... albo aż sen.